Tradycyjnie już przed muszlą koncertową w Parku ROT zebrali się miłośnicy cotygodniowych koncertów letnich. Kto tym razem umilił im niedzielne popołudnie? Kurzband, czyli orkiestra, która powstała już w latach 90. w Rybniku, na którą składają się muzycy, dla których to, co robią, jest największą pasją, oczarowała tym razem raciborską publiczność w plenerze. Mam to szczęście, bo moim hobby jest muzyka. Kiedy ja przychodzę z pracy, z muzycznej pracy, czyli pracuję w szkole, gdzieś w Domu Kultury, to jak mi się kończy praca, to potem znowu się zajmuję muzyką, po prostu jako hobby. Robię wiele rzeczy, bo uczę, jestem instruktorem, czasami coś piszę, aranżuję, no i w sumie myślę o muzyce, to też rodzaj pracy. No i tak się to składa całe moje życie zawodowe, że generalnie nie muszę szukać innego hobby typu gołębie, szachy, piwo czy coś w tym rodzaju. Podczas występu mogliśmy usłyszeć utwory m.in. Louisa Armstronga, Sinatry, Beatlesów czy zespołu ABBA. A jak przed występami czuje się sama wokalistka? Zawsze jest stres, bo chce się jakby nie tylko zadowolić swoje jakieś tam potrzeby, chociaż to powinno być na ostatnim miejscu, ale chce się przekazać coś tej publiczności. I to bywa czasem trudne, aczkolwiek powiem w takiej miłej atmosferze i na wolnym powietrzu bardzo przyjemnie się gra i śpiewa. Gorące owacje były potwierdzeniem sympatii publiczności do muzyków, która zrodziła się podczas występu, a najmłodsi nie potrafili ukryć, że muzyka zespołu Kurzband porywa do tańca. W kolejną niedzielę w Parku ROT wystąpi Olga Prochaskowa.